Donald Tusk ponownie wezwany przez prokuraturę w Warszawie. Chodzi o katastrofę smoleńską. Szef Rady Europejskiej ma stawić się w prokuraturze 5 lipca. Śledztwo jest prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. W kwietniu Donald Tusk zeznawał w śledztwie dotyczącym współpracy polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Sytuacją w Polsce ponownie zajmą się dziś w Brukseli unijni ministrowie do spraw europejskich. Komisja Europejska przygotowała dokument streszczający przebieg rozmów z polskim rządem w ramach procedury kontroli praworządności. Teraz także negatywnie oceniła proponowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Tymczasem Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zwrócił się do Komisji Weneckiej o wydanie opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. Reforma weszła w życie w marcu. Donald Trump ujawnił Rosjanom tajne informacje wywiadowcze, twierdzą amerykańskie media. Miało to nastąpić podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa. Według mediów podczas spotkania Trump zaczął się przechwalać, jak dobrymi raportami wywiadowczymi dysponuje, i podał Rosjanom tajne informacje dotyczące planowanych ataków terrorystycznych państwa islamskiego. Pozwalają one na ustalenie tożsamości i miejsca pobytu informatora, jak również ustalenie, która z sojuszniczych agencji wywiadowczych przekazała poufne informacje. Biały Dom wszystkiemu zaprzecza. Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedzieli stworzenie mapy drogowej dla reform Unii Europejskiej i strefy euro. Zasygnalizowali gotowość do zmiany traktatów unijnych. Macron przyjechał do Berlina dzień po objęciu urzędu prezydenta, demonstrując wolę ścisłej współpracy z Niemcami. W lipcu po wyborach parlamentarnych we Francji ma dojść do wspólnego posiedzenia obu rządów. Merkel wymieniła politykę zagraniczną oraz politykę obronną jako dziedziny, w których Berlin i Paryż powinny ściśle współpracować. Prezydent Francji dodał szkolnictwo.